Niemal do katastrofy budowlanej doszło wczoraj na terenie okręgowej spółdzielni mleczarskiej Ward Milk w Sieradzu. W hali magazynu wysokiego składowania zawaliły się regały wypełnione mlekiem i śmietaną. Nie wytrzymała jedna ze ścian obiektu. Na szczęście ofiar w ludziach nie było. Jednak straty materialne liczone są w milionach złotych. Zagrożenie wykryto już w niedzielę wieczorem w nowoczesnej hali, gdzie składowano palety z produktami mleczarskimi. Przyczyny nie jesteśmy w stanie ustalić. W dniu wczorajszym o godzinie 21 zawaliła się część regałów wysokiego składowania. Na szczęście, jeżeli chodzi o ludzi, to nikomu się nic nie stało. No jeżeli chodzi o towar, który był na tych regałach, uległ zniszczeniu, na dzień dzisiejszy go zabezpieczamy. Zniszczeniu uległo przede wszystkim mleko i śmietana UHT. To było ponad 2000 palet na tych regałach, no plus wartość regały i cała akcja, która jest przeprowadzona profesjonalnie tutaj przez straż. W akcji uczestniczyło kilkanaście zastępów ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu. Jest to akcja dość specyficzna, ponieważ tu nie doszło do zawalenia budynku, a zawalenia konstrukcji, która trzymała palety, tak zwany magazyn wysokiego składowania i wszystkie regały, na których znajdował się towar, jak tutaj widać, uległy zawaleniu. Część tych regałów zawaliła się do środka, część wypchnęła ściany boczne. Konstrukcja budynku nie jest naruszona, ale parcie na filary magazynu było tak duże, że mogło dojść do katastrofy budowlanej. Jest na miejscu ciężki sprzęt. Bez użycia tego ciężkiego sprzętu no, nie można byłoby wpuścić ratowników, tak zwłaszcza pracowników tutaj spółdzielni mleczarskiej, żeby można było akurat ten towar w postaci tutaj mleka usuwać. No, część tego mleka, kolokwialnie mówiąc, rozlała się. Część jest w tych paletach. Trzeba będzie to mleko przełożyć na palety, usunąć, żeby zminimalizować te skutki. Wcześniej działała tam także specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza oraz specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego z Łodzi, która sprawdzała, czy i jakim zagrożeniem biologicznym może być wyciek tak dużej ilości mleka do gruntu lub do kanalizacji. Przyczyna zdarzenia jest nadal ustalana. Sprawę bada policja i komisja zakładowa spółdzielni Ward Milk. Jak nam wiadomo, spółdzielnia była ubezpieczona od takich zdarzeń.